Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o bardzo ciekawym wydarzeniu internetowym w którym uczestniczyłem. Speak to Sell Bootcamp organizowany przez Lisa Sasewicz Lisa ma przydomek The Queen of Sales Conversion no, z jakiegoś powodu jej ten przydomek nadali Natomiast, jeżeli Ty masz od Boga, od rodziców czy sam wypracowałeś sobie jakiś dar no to w jakiś sposób musisz go światu zakomunikować no a później, aby dostatnio żyć sprzedać. No i twoja zdolność do rozmowy z ludźmi będzie tutaj wystarczająca. Oczywiście warunkiem jest tutaj, że nie zrobisz tego w taki nachalny sposób, typu wicie, rozumicie, no musisz kupić teraz moje to gówno, najlepsze gówno, prawda? Nie raz się spotkałeś z tym przy jakiejś tam sprzedaży telefonicznej czy innej, prawda? cała sztuczka natomiast polega na takim sformułowaniu swojej oferty, aby zakup czegokolwiek nie wynikał z jakiejś zewnętrznej presji na daną osobę, a był jej świadomą decyzją, czy kupić teraz, czy nie kupić. I w zasadzie decyzję powinna podjąć dwie, albo kupuje albo nie kupuje. na Twoja rozmowa ją powinna do tego przekonać. Natomiast najgorszą jest rzeczą, jak po Twojej rozmowie, po prostu ta osoba dalej nie będzie wiedziała. Co ma robić. I co to ma wspólnego z marketingiem wideo? No, no ma to, że po prostu wraz z, z pojawieniem się tak zwanego live streaming na YouTube, rozmowa z dowolną ilością ludzi na całym świecie nie jest już dla Ciebie problemem technicznym czy problemem finansowym. Koszty urządzeń są jakieś tam symboliczne, także rozmowa z jedną osobą na hangoucie będzie Cię kosztowała tyle samo, co z rozmowa. Z milionem osób, czy nawet z dziesięcioma milionami. Natomiast większym problemem jest to, żeby ci ludzie chcieli jakoś dołączyć do tej rozmowy, no a potem po Twoim przedstawieniu, po Twoich wysiłkach podjąć jakąśkolwiek akcję. I tak właśnie zaczynała Talisa Sasewicz. No, zaczynała ona matka dzieciom, prawda, dwojgu dzieciom, zaczynała jako jakiś tam coaching one to one. Jedna osoba na, w stosunku do drugiej osoby, prawda? 100 tysiaków, oczywiście dolarów rocznie. No a przeszła w końcu do systemu, który zapewnia jej obrót siedmiocyfrowy. Natomiast co mnie zmotywowało do wyjazdu na Florydę? No nie tyle jej sukcesy, prawda? Natomiast po kupieniu jej kursu za 997 dolarów. No, było to dla mnie na tyle drogo, że zaraz to wprowadziłem w życie No i zarobiłem parę groszy polskich, naszych, parę złotych No i starczyło mi po prostu na opłacenie, że tak powiem, samolotu do Stanów, hotelu No i oczywiście tam jakaś opłata wpisowa na samo szkolenie już typu Live. Natomiast podczas tego live eventu, co ta Lisa zrobiła, Lisa Sosewicz? Po prostu przeleciała wszystkie moduły swojego szkolenia, tak aby ci, którzy yy, inaczej niż ja, czyli nie przerobili tego internetowego, w końcu przygotowali się do pierwszej promocji. Bo mówię, nie ma nic gorszego niż tu get, get ready, czyli ciągłe przygotowania, ciągłe kupowanie czegoś, a nie robienie niczego, prawda? Odwlekanie decyzji. W nieskończoność. Także, jeżeli jeszcze nie masz kanału YouTube i swojego pierwszego filmu, typu gadająca główka, to przestroga dla Ciebie. Natomiast sam system jest w sumie bardzo, bardzo prosty. Przede wszystkim yy, zaczynasz od takiej Preview Call. No, tutaj, akurat nie Preview Call, to jest po prostu live streaming na YouTubie, i urok tegoż live streamingu, polega na tym, że no, jeżeli masz twarz radiową, prawda? Nie jesteś jakoś tam Klaudią Schiffer, czy jakąś inną aktualną, piękną buzią, nieradiową, prawda? Możesz użyć slajdów, możesz korzystać z notatek. No, naprawdę, jak, źle się, jak już naprawdę źle się czujesz na żywo, nawet przy użyciu tych notatek, to po prostu nagraj część materiału wcześniej, puść, puść to ludziom. No i potem jakoś zrób tylko wstawkę na żywo, i też będzie. OK. Oczywiście pod warunkiem zachowania odpowiedniej struktury wypowiedzi. Natomiast podstawą tejże struktury, pani Sasewicz, jest 5P, prawda? Czyli Position, Pain, Promise, Proof, Plan. Także taką mam znajomość angielskiego. Position to jest jakieś przedstawienie, wypozycjonowanie swojej skromnej osoby Pain to jest to, co boli Twoich ludzi i co zamierzasz rozwiązać na co dajesz im promise, czyli obietnicę Proof, najlepiej social proof czyli ludzie, którzy przy użyciu Twojego systemu użyciu Twojej formuły cudownej formuły, osiągnęli jakieś rezultaty No i oczywiście prezentujesz im plan, jak to mają zrobić. Czyli zaczynamy positioning yourself Pokaż, dlaczego ci ludzie mają Ciebie słuchać Daj tutaj kilka punktów wiarygodności ale również swojej słabości prawda, no bo jeżeli nie okażesz się, że, że tak, jak pokażesz się jako tylko taki, no nie wiadomo kto no to ludzie owszem powiedzą, fajnie, fajnie dla Ciebie Darku, Ty to już przed kamerą jesteś mistrz świata, na... a to, co tam owszem miło jest Ciebie pooglądać, ale jak to się dotyczy w stosunku do mnie i wtedy musisz pokazać, że niestety, że ja też kiedyś stękałem, kwękałem, o kamerze miałem takie pojęcie, jakie miałem, ale mówię, to nie jest temat akuratnie naszej, mojego wideo, prawda? Positioning your audience, yy, znaczy, zastanawiam się nad słowem, nad tłumaczeniem, usta ustawienie ludzi w ich miejscu, prawda? Pokazanie im miejsca w szyku. Czyli pokaż ludziom, że są na właściwym miejscu. Czyli to jest dla Ciebie, jeżeli Twoją największą bolączką jest ABC, XYZ i tak dalej, i tak dalej. Position your topic, transformation i tutaj jest najważniejsza rzecz, metamorfoza, czyli jakiej metamorfozy Twój produkt dostarcza, czy Ty dostarczasz, czy rozmowa z Tobą dostarcza. Position your talk, po prostu musisz wyjaśnić ludziom, czego ich dzisiaj nauczysz. Position your offer. Tu jest takie ciekawe zdanie, w zasadzie jedno zdanie. Nauczę cię dokładnie tyle, ile mogę w tym krótkim czasie, który mamy razem, a potem ci pokażę, jak osiągnąć więcej. Zapamiętaj to zdanie, bo wrócę za chwilę do niego. Body template, ja to tłumaczę jako część szkoleniowa, rozmowy. Może trochę tłumaczenie nieudolne i co robisz? W zasadzie, jeżeli masz pięciomodułowy kurs, 7 czy tam ilość modułowy, dajesz cały jeden moduł swojego szkolenia za darmo, ale musi być to moduł bardzo wartościowy, no i szczególnie dający oglądającemu, czy słuchającemu Cię natychmiastowe rezultaty, transition Your Offer, przejście do oferty Przejście następuje tutaj w sposób dość naturalny, z prostego powodu, że obiecałeś tym ludziom wcześniej, że pokażesz im, jak przejść na wyższy poziom, jak osiągnąć lepsze rezultaty. A jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje obietnic, a powiem więcej, że ja się źle czuję, jak ktoś mi coś na początku obieca, a potem nie dotrzymuje, prawda? A ty jesteś taki dobry, że obietnicy danej. Dotrzymasz słowo droższe pieniędzy. I yy, taka jedna techniczna uwaga, którą warto, abyś zapamiętał. Czym się różni oferta od oferty nie do odrzucenia? Sama oferta składa się w zasadzie tylko z dwóch części: czyli będzie to metamorfoza, którą tylko Ty jesteś w stanie dostarczyć nikt więcej oraz druga część sposób dostarczenia czyli po prostu no, w jaki sposób to dajesz ludziom nie wiem. Wysyłasz pocztą, gońcem, może to być przez internet, prawda? Co jest najbardziej logiczne. No w każdym razie rozumiesz o co chodzi. I druga sprawa, czy kolejna sprawa, że 90, a nawet 91% Twojego wysiłku powinno pójść w kierunku transformacji, a zaledwie kilka procent w jaki sposób do tego klienta to dostarczasz. I weź się zastanów, gdybym przykładowo dzisiaj wymyślił podczas tej rozmowy, podczas tego wideo cudowny lek na raka i to taki, że nie powoduje żadnych skutków ubocznych takich jak chemioterapia, radioterapia, jeszcze się czujesz lepiej i żyjesz 10 lat dłużej, prawda? Trafiasz do krainy wiecznej młodości. No, czy będzie miało dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie, czy ten lek będzie w tabletce, w zaszczyku, w maści czy w szopku do pochwowym, prawda, czy tam do odbytniczym. No, naprawdę nie będzie miało. No. No, przy, przynajmniej tak mi się wydaje. I drugi przykładzik, no leci młoda para, że tak powiem, na miesiąc miodowy, na super miesiąc miodowy, prawda? To kupują niestety wakacje życia, kupują wrażenia z miesiąca miodowego, a nie samolocik czy lunch, który tam zjedzą, prawda? No. Jak oczywiście dolecą. Natomiast skład oferty nie do odrzucenia powtarzam, nie do odrzucenia wejdą jeszcze bonusy, jakiś limiter. No, są dwa rodzaje głównych limiterów: limiter czasowy, limiter ilościowy czyli czasowy, że tylko powiedzmy dzisiaj tylko to sprzedaje ilościowy powiedzmy tylko dla określonej ilości osób dla 5-7 czy tam 57. No i co zauważyłem, jest, Obniżka ceny z reguły spora, nawet do 50%. Szczególnie produktów cyfrowych, to co tam za różnica? Czy jak już coś wyprodukowałeś, to czy coś kosztuje 5000 dolarów, czy 2,5%? Lepsze 2,5% jak nic. I czy to działa? Czy to działa? No, trochę jestem takim niewiernym Tomaszem, ale już jestem na takim wydarzeniu po raz trzeci. I w tej tampie na własne oczy widziałem, jak po prostu kursy za 18 tysięcy dulków, 18 tysięcy dolarów schodziły jak świeże bułki. Ludzie, że tak powiem, nie powiem, że ruszyli jak jakaś tam szarańcza, ale po prostu ustawili się w kolejce. No i, i było wśród tych ludzi kupujących wiele osób, które nie zadały sobie trudu pomimo kupna, aby przestudiować te tańsze kursy za 997, za Tysiaka. No, dla mnie to było drogo i druga grupa ludzi, czy, czy większość ludzi nie przyjechała raczej z zamiarem kupna czegokolwiek. Sam rozmawiałem z takim ziomkiem. No, był po raz pierwszy na czymś takim. Wiem, że się sprzedaży czegokolwiek nie spodziewał. A za 18 tysięcy dolarów kupił. Jak sobie tak przemyślałem później na chłodno trudno tutaj odmówić logiki rozumowania temu postępowaniu, bo się zastanów. No, jeżeli coś kupisz i słono zapłacisz, a nawet więcej niż powinieneś, to na pewno przyłożysz się do tego szkolenia, do tego coachingu więcej. Ale jest pozytywna strona medalu, że rezultaty mogą ci się szybko zwrócić. Mogą ci szybko ten koszt inwestycji zwrócić. No i na własnym przykładzie, no te 1000 dolarów było dla mnie dużo, więc co zrobiłem? No szybko tam przestudiowałem, wprowadziłem życie. No i oczywiście odzyskałem, a przy okazji sobie zrobiłem wakacje, a przynajmniej urlop 17-dniowy w Ameryce. No, siłą rzeczy, YouTube, wideo nie mogę, nie chcę tutaj już rozwlekać. Przedstawiłem Ci tylko zarys tego szkolenia z pic Tam nie zachęcam Cię do jego kupna, bo najpierw musisz znać trochę angielskiego. Natomiast jestem pod wrażeniem samej organizacji tego eventu. Odbył się w na sali takiego hotelu Grand Hyatt nad zatoką meksykańską no full wypas. Organizatorzy zrobili wszystko, abym czuł się jak u siebie w domu. Poznałem wielu ciekawych ludzi, nawet miałem kontakt, że tak powiem, z organizatorką czy szefową tego wydarzenia. Kontakt w sensie takim, że porozmawiałem. Bardzo rozsądna i porządna kobieta. Poznałem też kilka osób, z którymi mam cichą nadzieję podtrzymać, jeżeli kontakt nie biznesowy, to przynajmniej towarzyski. Zawsze lubię ciągnąć do ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces. Coś tam zawsze pomiędzy wierszami powiedzą, puszczą farbę i coś ciekawego się możesz dowiedzieć i wprowadzić do swojego biznesu. Co Cię nie powinno dziwić? No, Że coś tam będą sprzedawać, prawda? Czyli jeżeli masz yy, uczestnictwo takie, jeżeli uczestniczysz w takim szkoleniu, to z reguły zaproponują ci kupno czegoś tam droższego. No, yy, Sprzedają też tańsze rzeczy, ale z reguły to jest tak zwany affiliate marketing, czyli jakiś jest partner organizatora i on tam coś sprzedaje. No i w tym przypadku ziom sprzedawał kursy za 2700 dolarów. Dając przy okazji w prezencie mikrofon za 80 dolarów, prawda? Mikrofon Yeti, jakiś taki typu Basic. No, i, i na Twoim miejscu nie oburzałbym się, tylko popatrzał po prostu, jak oni to robią. No, a jeżeli obserwacje takie Twoje osobiste, to dla Ciebie za mało. Zawsze opcją jest szkolenie płatne na temat sprzedaży. Na wydarzeniach typu live i sami wprost mówią, że coś takiego oferują. Był to mój jakiś trzeci pobyt na tym wydarzeniu z marketingu internetowego. Nie żałuję ani chwili. No, jak to mówią, zobaczyć tampę i umrzeć. Tydzień później pojechałem do Phoenix na Jeff Walker's Product Launch Formula. No, Jeff się rozwija, wydarzenie dużo większe. Już ponad 1000 ludzi. Także było troszeczkę bardziej bezosobowo. No i mały mój follow-up. Po powrocie, już w listopadzie, w październiku skończyło się to szkolenie. Ja w listopadzie zastosowałem jeszcze raz tą metodę. I wierz mi, okres przedświąteczny, zupełnie nie zachęcający ludzi do kupna niczego więcej poza prezentami. Lącz, który robię z reguły parę dni po, po, pierwszym, po pierwszym danego miesiąca, żeby ludzie mieli kasę. No, zrobiłem pod koniec miesiąca, a mimo wszystko, coś tam parę groszy wpadło, wyniki są zadowalające. No, nie zachęcam Cię na siłę, żebyś już tam do Amery płacił 1000 dolarów, czy tam parę tysięcy dolarów, leciał do Ameryki Nawet jak jesteś, że tak powiem, już masz jakieś su sukcesy w marketingu internetowym, chociaż na pewno się można sporo nauczyć Natomiast, do czego Cię mogę zachęcić? Do jakiegoś Spójrz, czy nie ma jakichś wydarzeń branżowych w Twojej okolicy, w Twoim mieście, a może gdzieś tam w jakimś innym mieście. Przez samo uczestnictwo jakoś się samodoskonalisz, prawda? Widzisz, co inni ludzie robią. No i przede wszystkim myślisz, jakby to wdrożyć i osiągnąć lepsze wyniki finansowe. Czyli, jeżeli obejrzałeś ten film do końca, to moje ględzenie to wierz mi przypuszczam, że masz coś do zaoferowania ciekawego całemu światu, a przynajmniej naszej. Polsce, a przy okazji, jeżeli masz coś fajnego, to nie masz się co wstydzić, żeby to sprzedać, a przede wszystkim dostać za to należne wynagrodzenie, prawda? Nie czekając na jakąś opcję, która ci tam jak manna z nieba zleci z nieba. No, chyba że masz pięcioro dzieci, to już dwa i pół tysiaka niedługo zainkasujesz. Oczywiście prawdopodobnie dzieci, dzieci małoletnich, prawda? Zainkasujesz bez łaski. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Do zobaczenia w moim kolejnym wideo No, jeżeli nie daj Boże byś kiedyś jechał na live event Lisa Sasewicz lub Jeffa Walkera daj mi znać, może polecimy razem.